Świat mnichów i zakonów. Jan Wierusz Kowalski. Jeden. Mnisi Dalekiego Wschodu. W poszukiwaniu Atmana. Indie są ojczyzną ascetów i mnichów. Tu natrafiamy na najdawniejsze w dziejach religii ślady życia zakonnego. Jeden ze starożytnych hymnów Rygwedy 1500-1200 przed naszą erą wspomina o świętych ascetach upojonych własnym milczeniem, którzy wznoszą się, odziani w powietrze, na skrzydłach wiatru, by fruwać szlakami półbogów i plan. W epoce wedyzmu panowało powszechne przekonanie, że praktyki ascetyczne, posty i nadzwyczajne umartwienia są najskuteczniejszymi środkami do zdobycia potęgi magicznej. Nieco później źródła opisują mędrców popadających w stan ekstazy lub opanowujących magiczną mocą siły żywiołów. Jedni wytrzymywali żar pięciu ognisk, pośród których trwali nieruchomo. Inni całymi dniami stali nieporuszenie na jednej nodze albo trzymali jedno ramię ponad głową aż do atrofii kończyn. Chodzili nago bądź też ubierali się w białe, morelowe lub żółte szaty, a kij pielgrzymi i żebracza miska wydrążona w drewnie albo w orzechu kokosowym towarzyszyły im niedostępnie. Niektórzy potrafili powstrzymywać się miesiącami od spożywania pokarmu. Nie myli się, nie siadali, co najwyżej kładli się na kolczastych posłaniach. Byli i tacy, którzy wierząc w oczyszczającą moc wody, oddawali się nieustannym ablucjom. Jedną z form ascezy było naśladowanie zwierząt. Krowy, psa lub kury, co wyrażało się na przykład w wychwytywaniu wargami pokarmu wprost z ziemi. Asceta panujący nad siłami przyrody zdobywał wśród ludu takie poważanie, o jakim nie mógłby marzyć, gdyby pozostał przeciętnym człowiekiem. Chociaż był bez grosza i żył z codziennej jałmużny, jego autorytet znacznie przewyższał władzę wieszczków, kapłanów, a nawet władców świeckich, którzy zazwyczaj otaczali go dużym szacunkiem i opieką. Asceza zapewniała tym ludziom poczucie wolności, niezależności od trosk tego świata, od kłopotów związanych z utrzymywaniem rodziny i dobytku. Ćwiczenia ascetyczne dawały im możliwość dokonywania cudów, którymi zadziwiali innych i które potwierdzały ich wyższość nad resztą społeczeństwa. We wcześniejszym okresie rozwoju życie ascetyczne w Indiach nie przybierało zorganizowanych form. Postać hinduskiego ascety z trudem mieści się w kategoriach historii. Kiedy to brahminizm, nie mogąc i nie chcąc zwalczać nurtu ascetycznego, zbyt silnie był on zakorzeniony w psychice Ariów, usiłował wyznaczyć mu określony status, aby ekscesy i mirascezy nie podkopywały wśród społeczeństwa autorytetu przysługującego wyższym kastom. Brahmińskie teksty święte, Upaniszady, 10-7 wiek przed naszą erą, protestują jednocześnie przeciw uciechom życia świeckiego i nieumiarkowanej, fanatycznej ascezie, stanowiącej ich zdaniem tylko odmienną formę egoizmu. Nie zalecają one ćwiczeń ascetycznych, ani jako środka dla uzyskania mocy magicznej, ani jako przedwczesnej ucieczki od obowiązków społecznych. Oddanie się ascezie może nastąpić dopiero przy końcu kariery ludzkiej, albowiem stanowi ona ukoronowanie szlachetnego życia, jest przywilejem kast wyższych. Wyjaśnia to brahmińska nauka o czterech stadiach życia ludzkiego. Według niej szlachetnie, podwójnie urodzony Arya po wyjściu z okresu dzieciństwa i otrzymaniu świętego sznura winien wpierw oddać się nauce świętych praw pod kierunkiem wytrawnego brahmina, mistrza i wychowawcy, któremu będzie winien cześć i posłuszeństwo. Po czym następuje okres drugi, w którym jako gospodarz i pan domu spełnia swe obowiązki rodzinne i społeczne. Dopiero czy jego ujrzą dzieci swoich dzieci, winien udać się do lasu i tam oddać się rozmyślaniom i praktykom ascetycznym. W praktyce wielu ascetów pomijało szczeble pośrednie, by wcześniej zdobyć stan doskonałości. Niewątpliwie motywy religijne odgrywały w tych decyzjach rolę zasadniczą. Aby poznać tajemnicę prawdziwego ja, Atmana, wyrzekali się oni pragnienia potomstwa, pragnienia posiadania dóbr, pragnienia dobrobytu w świecie i udawali się do lasu lub na wędrówkę żebraczą. W Upaniszadach czytamy, jak to pewien starzec, postanowiwszy opuścić swoje dwie żony i udać się do lasu, tak pocieszał strapione małżonki. Moje ulubione, mówicie do mnie miłe słówka, chodźcie do mnie, usiądźcie koło mnie, a wyjaśnię wam prawdę. Słuchajcie dobrze moich słów. Nie dla samego męża jest mąż drogi, lecz dla Atmana jest mąż
mąż drogi i nie dla samej żony jest ona droga, lecz dla atmana mąż ją kocha. Ten, kto zna atmana, powiadają w innym miejscu pani Szady, pozbywa się wszelkich strapień. Istotnie, szukanie prawdy po dziś dzień, gdy sam uzna się za samodzielnego i godnego, by pouczać innych. Asceta nie składa ślubów posłuszeństwa. Klasztory, matchy służą mu tylko jako przytułek, są również miejscem spotkań. Taka bramińska, a później hinduistyczna koncepcja życia ascetycznego nie sprzyjała powstawaniu większych zorganizowanych jednostek, zakonów w ściślejszym tego słowa znaczeniu. Historia zna co prawda kilka prób ujęcia hinduistycznego ascetyzmu w karby ustalonych reguł. Taka była na przykład reforma znakomitego myśliciela indyjskiego Siankary 788-820 naszej ery, który u schyłku życia postanowił zbudować wielkie klasztory na czterech krańcach, powierzając im czuwanie nad rozwojem życia monastycznego. Sam jako opat przewodniczył jednemu z nich, zbudowanemu w Sringri, w prowincji Mysore, narzucając swym uczniom ostrą dyscyplinę. Myśl tę Siankara przejął zapewne od buddyzmu, którego wpływy zwalczał, zdając sobie wszakże sprawę, że dla zachowania wśród ascetów ortodoksji bramińskiej niezbędne jest stworzenie ściślejszych ram organizacji monastycznej. Zakon Siankary odegrał ważną rolę w rozwoju hinduizmu, a niektóre jego twory stały się wzorem także dla współczesnych hinduskich organizacji zakonów. W cieniu tych większych skupisk zakonnych, nieraz prawdziwych kombinatów klasztornych, powstawały w ciągu kilkunastu wieków dziesiątki tysięcy małych klasztorków i pustelni, w których garstka ascetów skupionych wokół swego mistrza oraz grup mnichów podtrzymywały tradycje gościnności i zapewniały schronienie milionom innych ascetów wędrujących po bezkresnych szlakach tego olbrzymiego kraju.